Szanowni Państwo, uchwała dotyczy lokalu numer 1 przy ulicy Siparowi 15. W tym lokalu, w tym mieszkaniu pokojowym jest 6 osób w tej chwili, bo jest samotnie wychowująca czwórkę dzieci, matka i jej matka. Nie ma, jeśli chodzi o zaległości finansowe, tych zaległości, jest jedna wpłata. Pani sobie jakoś radzi, no nie jest lekko, bo to wiadomo, jedna rodzina. Podczas wizji lokalowej też miałem przyjemność spotkać się z panią Dorotą Głowacką Plus, która jest animatorką lokalną w ramach programu aktywizacji lokalnej przeciwporki. Także tutaj też mam opinię jak najbardziej pozytywną. No i nie ma przeciwwskazań, żebyśmy wydali taką decyzję, czyli ten mają lokalu zostanie. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Czy komisja tę sytuację opiniowała? Tak. Ja chcę myśleć, że w toku sprawa, bo mieliśmy informacji. Dobrze, czyli proszę. Otwieram drodzy państwo dyskusję. Pani Pastorowi chciała zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, że to się zamykam dyskusję i przechodzę do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego uchwały? Proszę podnieść rękę. 20 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję serdecznie, że uchwała została przyjęta.